Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogiem, tworzę blog tylko dla mam. A dzisiaj pokażę Wam ogromniastą książkę. Świetny kolejny tytuł wydawnictwa Dwukropek, które zauważyłam, że zaczyna specjalizować się w prostym przekazie kierowanym do najmłodszych dzieci, czyli takich mniej więcej w wieku przedszkolnym, czasami nawet troszeczkę młodszych. I właśnie podejmując trudne, bardzo, bardzo ważne zagadnienia. Na blogu znajdziecie zrecenzowaną książkę o Poli, dziewczynce, która gubi się i jej rodzice uczą ją, co robić, kiedy się zgubisz i może też co robić, zanim się zgubisz. Świetny tytuł. A tutaj mamy W robaczkowie. To jest historia przedszkolaków. Robaczki to są właśnie przedszkolaki, które szykują się do Święta Łąki i pani proponuje, żeby zrobili przedstawienie. I dzieci wymyślają, że to będzie coś związanego z poszukiwaniem skarbów i wybierają się na łąkę właśnie po to, żeby te skarby znaleźć. I zobaczcie, jakie piękne ilustracje. Mamy tutaj kwiatki, mamy tutaj oczywiście łąkę. Mamy tu robaki i zwierzaki. Mamy konkretne nazwy tych robaków, co jest niezmiernie istotne, bo maluchy przy okazji czytania prostej historii mogą poznać również takie przyrodnicze zagadnienia. I te robaki wybierają się na poszukiwanie najróżniejszych skarbów. I na początku są bardzo zadowolone, bo znajdują na przykład piękne kwiaty albo cudowny piasek. Ale szybko okazuje się, że i w tych kwiatach, i w tym piasku, i w wielu innych miejscach na ukochanej łące znajdują się rzeczy, których nie powinno tam być, które nie mają związku z naturą, na przykład jakaś zgnieciona puszka, na przykład jakieś niedopałki papierosów, na przykład jakieś papierowe, foliowe torby, śmieci, brudy, czyli takie rzeczy, których nie chcemy na łące i które trudno nazwać skarbami. I cała akcja właśnie toczy się przy odnajdywaniu takich skarbów, które tak naprawdę skarbami nie są. To znaczy przy każdym na przykład pięknym kwiatku, albo pięknym drzewie, albo tym wspomnianym piasku znajduje się coś, co psuje ten widok i psuje wrażenie. No, ogólnie mówiąc, śmieć zostawiony przez człowieka. Żadne robaki tutaj nie naśmieciły, ani żadne inne zwierzęta. To nie natura, to człowiek zostawił tutaj te niepotrzebne skarby, które utrudniają życie robaczkom. I bardzo podoba mi się ten wątek takiej opowieści, że przeskakujemy od robaczka do robaczka, od postaci do postaci w tej grupie przedszkolnej. One tam pracują często w parach albo i w trochę większych grupkach i widzimy, jakie one mają kłopoty z tymi śmieciami. A to ktoś się skaleczył, a to ktoś się przykleił i nie może się ruszyć. Bo czasami jest tak, że jak rozmawiamy z dziećmi o ekologii, o jakichś takich proekologicznych zachowaniach, no to łatwo powiedzieć, dobra, nie zaśmiecamy, nie wyrzucamy, ale dziecko, zresztą dorośli bardzo często również w ten sposób myślą, a to tylko jakaś tam zrzuta guma, albo to tylko kawałek, mały papierek, nikomu nie zaszkodzi. Mamy tutaj całą gromadę postaci, pokazane mamy, jak im szkodzi. I to już nie jest bajka, bo każda wyrzucona, wypluta guma, albo każde szkło, każdy papieros, one zabijają inne stworzenia. I można powiedzieć, dobra, to są tylko robaki. No ale ogólnie, w szerszym kontekście, mamy zaśmieconą łąkę, na której potem chcemy sobie usiąść, rozłożyć koc i się nie da, bo jest brudno albo niebezpiecznie i niehigienicznie. A poza tym twierdzenie, to są tylko robaki, raczej bym nie szła w tym kierunku, dlatego że uświadomienie najmłodszym, a to jest skierowane do najmłodszych czytelników, że warto dbać o planetę, o przyrodę, polega właśnie na pokazaniu tego, jak my traktujemy na przykład zwierzęta, albo na przykład właśnie te robaczki, że nie zastanawiamy się często, co się stanie, jak ja wyrzucę ten papierek, albo myślimy sobie, no dobra, będzie leżał jeden papierek na łące, nic wielkiego, tylko że jak 100 osób przejdzie przez tą łąkę, to tak naprawdę będzie tych papierków 100, poza tym nie można sobie tłumaczyć, że to nic wielkiego, to znaczy dziecku nie można tak tłumaczyć i też warto korygować takie myślenie maluchów, bo tutaj właśnie w tej historii mamy pokazane, jak jeden gest, jedna decyzja o tym, żeby zaśmiecić przyrodę, jak to wpływa
na życie innych istot. Tutaj historia kończy się tak, że robaczki postanawiają posprzątać łąkę. No nie może się skończyć inaczej. To jest ich ukochana łąka i tam właśnie zamierzają świętować, więc pozbierały te wszystkie rzeczy i łąka ma się dobrze przez chwilę i te robaczki znowu mogą się tam bawić i one też mają się dobrze. Ale nie chciałabym, żeby dzieci miały takie przeświadczenie, że w prawdziwym życiu właśnie tak jest, że ja wyrzucę 10 papierków, a tu przyjdą cyk-cyk robaczki i z okazji święta łąki pozbierają. Bo robaczki nie pozbierają, one tam po prostu umrą. I tutaj właśnie zaczyna się rola rodzica, rola dorosłego, bo to jest świetna książka do tego, żeby porozmawiać już z najmłodszymi dziećmi o tym, co zrobić, żeby krzywda się tym robaczkom nie działa. I to jest też rozmowa o tym, jak jedna moja decyzja, to, że ja wyrzucę ten papierek tutaj na środku i nie poszukam kosza, bo mi się nie chce, jak to wpływa na życie innych, jak to wpływa na wygląd naszej planety i jak to w przyszłości wpłynie również na moje życie. Także prosta historia o przedszkolu jest tak naprawdę bardzo mądrą opowiastką ekologiczną, a w dodatku super wydaną i pięknie, przepięknie zilustrowaną.